Poszukiwanie relacji bryły do przestrzeni i abstrakcyjnej idei do fizycznej formy to ogólna problematyka, jaka jawi się każdemu obcującemu z tą sztuką. A przecież są jeszcze matematyczne pojęcia, dynamika materii, niuanse estetyczne, czy wreszcie doskonałość warsztatu rzeźbiarskiego, o których nie sposób podsumować w krótkiej analizie. Dziękując za wieloletnią obecność pana sztuki w polskim dziedzictwie artystycznym i gratulując dotychczasowych sukcesów, pragnę życzyć realizacji kolejnych niezwykłych zamierzeń twórczych, a także satysfakcji i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Z wyrazami szacunku i uznania podpisał Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Szanowny panie Zbigniewie, czy zechciałby pan, drogi autorze, powiedzieć kilka słów? Proszę uprzejmie. Ja bym, jeśli pan pozwoli, to ja potrzymam. Nie, ja bym tak pana. Proszę państwa, strasznie państwu dziękuję za przybycie na moją wystawę. Tak, przecież robię to dla was, dla wszystkich. I cieszę się, że zechcecie obejrzeć moje prace, ponieważ nie jestem mówcą. Niech te moje rzeźby powiedzą za mnie. Niech mnie wyręczą. Dziękuję. Coś prawdopodobnie kogoś przypomina. No właśnie, sam pan. Bo każdemu się cisnęło, czy to jest personifikacja kogoś, czy tak od sobie. To jest on i ona. No, może każdy sobie może wyobrazić. No, tak mi się to wyobraziło. On i ona. Los mi sprzyja, bo akurat oświetlił kusiciela z Eden. Rzeźbę Wszechświat. A ta muszelka, która tutaj jest wywięta, to nie jest portret muszli, tylko to jest symbol nieskończoności. Oczywiście, spirala Archimedesa. Pani Zielona Marianna. Ja to robiłem u ciebie, na twoim trenerze.
tam. A tu na warszawskich plenerach, bo no. Też takie były. W Warszawie zaczynaliśmy robić plenery. O co jest przeciwieństwo między kobietą i mężczyzną? One się odpychają i te kukule, na których stoi, odpycha. To tak sobie wyobrażałem tę antymaterię, bo gdyby się zbliżyły, no to nastąpiłaby wibracja i nie byłoby nic. Ale to jest trwa, materia z antymaterią jeszcze trwa w mojej żeni. Symetria biologiczna między dziewczyną i chłopcem polega na tym, to jest symetria, prawda? Wszystko pasuje. A tutaj na dziewczynie nawet zademonstruję to. Symetria topologiczna to jest symetria męska przyjaźń. To jest symetria topologiczna. Ja bardzo Państwu dziękuję za uczestniczenie w pokazie moich rzeźb.